Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji jest grawitacja. I na sam początek zastanówmy się, od czego? Od czego zależy siła grawitacji? Jesteśmy przyzwyczajeni, że siła grawitacji działa na nas, na wszystkie przedmioty na Ziemi, ale siła grawitacji działa również w kosmosie. Prawda? W związku z powyższym, siła grawitacji będzie zależeć od masy przyciągających się obiektów oraz od odległości między nimi. I wzór opisujący zależność między ciałami kosmicznymi nazywa się, punkt drugi, prawem powszechnego ciążenia. I prawo powszechnego ciążenia, wzór wygląda tak. F, czyli ta siła grawitacji, równa się stała grawitacji G, kreska ułamkowa, M1, czyli masa jednego ciała, razy M2, masa drugiego ciała, przez kwadrat odległości między nimi. Rysunek, który dobrze opisuje prawo powszechnego ciążenia, mamy tutaj, nawet mogę go leciutko powiększyć. Mamy tu dwa ciała, M1 i M2, odległość między nimi i siła, z jaką oddziałuje ciało A na ciało B, jest taka sama jak ciała B na ciało A. Bardzo ważną wielkością w tym wzorze jest tak zwana stała grawitacji G, która wynosi 6,67 razy 10 do minus 11 Newtona razy metr kwadrat na kilogram kwadrat. Newton razy metr kwadrat na kilogram kwadrat. Do prawa powszechnego ciążenia należy się kilka uwag. Badany wzór uzyskuje dobry wynik, jeśli oba ciała są kulami. Dalej, są niewielkie w stosunku do odległości między nimi. Czyli promień tego ciała jest nieistotny, jeśli chodzi o odległość między nimi, czyli R. Lub jedno ciało jest kulą, przecinek, a drugie jest małe. Ma to sytuację wtedy, kiedy na kuli ziemskiej postawimy człowieka czy rzecz i wtedy będziemy rozważać odległość między, siłę oddziaływania między człowiekiem a Ziemią. W takiej sytuacji będziemy brać pod uwagę odległość między obiektem leżącym na Ziemi a środkiem tej Ziemi, czyli promień Ziemi będzie dla nas tutaj bardzo istotny. Czyli odległością R będzie w tym wypadku promień Ziemi. Obliczanie wartości siły grawitacji.
Rozważmy taką sytuację, że mamy ciężarówkę o masie 10 ton i samochód osobowy o masie 800 kg. Jeżeli prawo powszechnego ciążenia jest powszechne, to również siła grawitacji istnieje między ciężarówką i samochodem. To dlaczego one stojąc na parkingu nie wpadają na siebie? Dlaczego ta siła grawitacji nie jest zauważalna między dwoma ogromnymi ciężarami, jaki jest tir i samochód osobowy? Spróbujmy obliczyć, jaka siła oddziaływuje między ciężarówką a samochodem osobowym. Mamy ciężarówkę, załóżmy, że to będzie masa M1 o masie 10 ton, a tona to jest 1000 kg, czyli 10 tysięcy kg. I mamy drugą masę M2 o 800 kg, jest to nasz samochód osobowy, no i odległość między nimi R, załóżmy od środka tych samochodów, bo tak lepiej, mądrzej byłoby bardziej formalnie liczyć, jest 2 metry. Obliczmy siłę grawitacji między tymi dwoma obiektami. Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia F równa się stała grawitacji, kreska ułamkowa, u góry na liczniku M1 razy M2 przez R kwadrat. Podstawiamy do wzoru. F równa się. Narysujmy sobie ładną, długą kreskę ułamkową, żeby to nam ładnie wyglądało. I teraz tak. Stała grawitacji. O, to musimy przesunąć jeszcze, naszą kreskę ułamkową przesuniemy, bo musimy wpisać jeszcze stałą grawitacji, czyli 6,67 razy 10 do minus 11 newton razy metr kwadrat na kilogram kwadrat. I teraz tak, w liczniku M1 było 10 tysięcy kilogramów razy drugi samochód 800 kilogramów i przez R do kwadratu, czyli 2 metry do kwadratu. Obliczamy. F równa się. Na razie przepiszemy tą stałą grawitacji 6,67 razy 10 do minus 11. I teraz popatrzmy na jednostki, może od razu pozbędziemy się jednostek. Kilogram kwadrat to jest kilogram razy kilogram. Metr kwadrat to jest metr do kwadratu, prawda? Czyli możemy tutaj już tylko napisać sobie po prostu newton. Po newtonach nam wyjdzie wynik. Zróbmy jeszcze kreskę ułamkową. I w liczniku mamy 800 razy 10 tysięcy, to jest 8, 4 i 2 i 6 zer. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 zer podzielone przez 2 do kwadratu, czyli 4. 8 przez 4 to będzie 2, 1. I teraz wychodzi nam rachunek, równa się 6,67 razy 10 do minus 11 razy 2 razy 10 do potęgi tyle ile jest 0. 2, 4, 6, 0. 10 do potęgi 6 newtona. I teraz robimy rachunek. F równa się 6,67 razy 2. Odpalamy kalkulator. 6,67 razy 2 równa się 13,34. 13,34 razy 10 do minus 11
i 10 do 6. Mnożenie to jest dodawanie, mnożenie potęg to jest dodawanie wykładników, czyli minus 11 plus 6 jest minus 5, czyli mamy 10 do minus 5 Newtona. Czyli gdybyśmy chcieli to zapisać za pomocą przecinka, to musimy przesunąć 5 razy przecinek, czyli to będzie 0,00013 34 Newtona. I ta wielkość jest tak mała, że mimo, że ogromne samochody stoją blisko siebie, to się nie zderzą, nie przesuną, ponieważ siła grawitacji oddziaływania między nimi, jak widać, jest niezmiernie niska, czyli spokojnie możemy parkować samochód obok tira, nic mu się nie stanie, na pewno siła grawitacji go nie przyciągnie, bo jest po prostu za mała. Dlatego prawo powszechnego ciążenia tyczy się ogromnych kosmicznych obiektów, a nie naszych tutaj zwykłych ziemskich. Obliczmy siłę, z jaką Ziemia przyciąga leżące na jej powierzchni ciało o masie 1 kg. Czyli wyobraźmy sobie, że na naszej planecie leży obiekt o masie 1 kg. Masa Ziemi, czyli masa M1, zgodnie ze wzorem, jak spojrzymy na z tyłu książki, jest około 6 razy 10 do 24 kg. Taka mniej więcej jest masa Ziemi. Nasze ciało leżące na niej, M2, czyli ten odważnik kilogramowy, ma masę 1 kg. Ale jaka jest odległość między tym ciałem a Ziemią? I w tym wypadku musimy wziąć promień Ziemi, gdyż mierzymy do środka Ziemi. R jest tutaj. I promień Ziemi, jak sobie spojrzycie znów na koniec książki, można spokojnie wyczytać, promień Ziemi wynosi około 6,4 razy 10 do 6 metra. I w tym momencie mamy wszystkie dane, żeby obliczyć siłę, jaką działa Ziemia na odważnik kilogramowy i odwrotnie, jaką odważnik kilogramowy działa na Ziemię. Piszemy wzór. Wzór na prawo powszechnego ciążenia jest G, kreska ułamkowa, M1 razy M2 przez R kwadrat, w tym wypadku promień Ziemi, i podstawiamy. F równa się stała grawitacji, czyli 6,67 razy 10 do minus 11 Newtona razy metr kwadrat na kilogram kwadrat. Kreska ułamkowa. I w liczniku M1, czyli masa Ziemi, 6 razy 10 do 24 kg, razy drugie ciało, czyli odważnik 1-kilogramowy. No, przeciągniemy troszeczkę kreskę ułamkową. I w mianowniku mamy promień Ziemi, czyli 6,4 razy 10 do 6 metra. I to wszystko do kwadratu. I to wszystko do kwadratu, bo jest R kwadrat. Spróbujmy szybciutko pozbyć się jednostek. Tu mamy kilogram razy kilogram, to jest kilogram kwadrat. O, tu zgubiłem kwadracik. O, jest. Mówię kilogram kwadrat, a nie napisałem. Natomiast metr kwadrat skróci się tutaj, bo tutaj będzie metr do kwadratu, czyli wynik wyraźnie wychodzi nam w Newtonie. Czyli uporządkujmy sobie nasze rachunki, że F równa się sześć
6,67 razy 10 do minus 11, kreska ułamkowa. I teraz co mamy w liczniku? W liczniku mamy 1 razy 6 jest 6. Mamy 6 razy 10 do 24, a w mianowniku mamy 6,4 razy 10 do 6 do kwadratu. Czyli uruchamiamy kalkulator i 6,4 do kwadratu, czyli razy 6,4 równa się 40,96. 40,96 razy 10 do 6 do kwadratu, podękowanie 10 do 6 i do kwadratu, to jest inaczej, 10 do 6 razy 2, czyli to jest 10 do 12, czyli razy 10 do 12. To się równa 6,67 razy 10 do minus 11. I teraz wykonujemy działanie. 6 podzielić przez 40,96. Może kolorek jednak zmienię. 0,146 razy 10 i teraz dokonujemy działania na potęgach. Dzielenie potęg to jest odejmowanie. 24 minus 12 to jest 10 do 12 razy 10 do 12, czego oczywiście Newtona. I stąd mamy siłę F równa się 6,67 razy 0,146 wynosi 0,973 razy 10 do minus 11 razy 10 do minus do 12, to jest 10 do pierwszej, czyli razy 10 Newtona. Czyli to się równa 9,73 Newtona, co w przybliżeniu daje 10 Newtonów. Pamiętamy wzór na siłę grawitacji, na siłę ciężkości. Masa razy przyspieszenie ziemskie. Czyli nasz odważnik o masie 1 kg ma przyspieszenie około 10 metrów na sekundę kwadrat, czyli również z tego wzoru wychodzi w przybliżeniu 10 Newtonów. Proszę zobaczyć, jak się nam ładnie fizyka spina. Siła grawitacji łączy się bardzo ładnie z prawem powszechnego ciążenia. Z obu wzorów wychodzi nam 10 Newtonów. Oczywiście stosując pewne przybliżenia, przecież nie chodzi w tym momencie o szczegóły. W końcu wszystkie masy czy odległości też podawaliśmy z przybliżeniem. Ale chodzi o to, że te wzory po prostu działają. Znamy wzór na siłę grawitacji, na siłę ciężkości, który wynosi masa razy przyspieszenie ziemskie. Gdzie G równa się 9,81 metra na sekundę kwadrat. W przybliżeniu często pisaliśmy po prostu 10 metrów na sekundę kwadrat. Ale ta rzecz jest charakterystyczna tylko na Ziemi. Jeżeli człowiek stoi na tej Ziemi, to jest przyciągany z siłą grawitacji, która jest iloczynem masy i przyspieszenia ziemskiego. W związku z tym, jeśli ja mam masę
na ziemi równą 80 kg, bo wasz nauczyciel, który teraz do was mówi, ma masę 80 kg, to siła ciężkości będzie 80 kg razy 9,81 metra na sekundę kwadrat, czyli ziemia przyciąga mnie z siłą 80 razy 9,81 równa się 784,8 Newtona. I tak jest na Ziemi. A co będzie, jeśli ja pojadę na Marsa? Okazuje się, że przyspieszenie marsjańskie G Mars jest to mniejsza planeta i tam ona przyciąga ciała z przyspieszeniem 3,7 metra na sekundę kwadrat. Z jaką siłą będę przyciągany na Marsie? Siła ciążenia marsjańskiego będzie wynosić moje 80 kg, bo moja masa jest zawsze taka sama we wszechświecie, ponieważ wynika z liczby cząsteczek, z których jestem zbudowany, ale przyspieszenie ziemskie, przyspieszenie marsjańskie będzie wynosić 3,7 metra na sekundę kwadrat. W związku z tym Mars będzie mnie przyciągał z siłą 80 razy 3,7 równa się 296. 296 newtonów, czyli ponad połowę mniej. A co będzie, jeśli zostanę astronautą i pojadę na Księżyc? Przyspieszenie księżycowe G Księżyc wynosi zaledwie 1,6 metra na sekundę kwadrat. Czyli siła, z jaką mnie przyciąga Księżyc, czyli siła ciężkości na Księżycu, będzie równa 80 kg razy przyspieszenie księżycowe 1,6 metra na sekundę kwadrat, a to się równa 80 razy 1,6 128. 128 newtona, czyli prawie 6 razy lżejszy jestem na Księżycu niż na Marsie. Co ważne z tego rozumowania? Bardzo ważne, żeby zapamiętać, że masa jest cechą ciała, niezależnie w którym miejscu wszechświata się znajduje. Natomiast ciężar zależy od rodzaju planety, na której się znajdujemy. Od przyspieszenia planetarnego danego ciała. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję ślicznie.